Tak, to dzisiaj. Nie, jeszcze raz, no. Dobra, ale nie, za długo, no. Jeszcze raz. Dzień dobry. Do nagrania dzisiejszego odcinka o myciu okien zainspirowała mnie Żaneta. Zaraz Wam przeczytam jej wiadomość, ale jeśli zastanawiacie się, czy mam ściereczkę do mycia okien i płyn pod kolor rękawiczek, to macie rację. Cudownie, za 20 razem, ale wyszło. Tam, taram, ta, tam, 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 tam. Żaneta napisała do mnie tak. Jak myślę o tym, że mam myć okna, bo są w fatalnym stanie, to mi słabo. Przez pogodę. Czekam na lepsze czasy, no i na odcinek o oknach. Pozdrawiam. Droga Żaneto i drodzy widzowie, mówisz, masz, ten odcinek już jest. Ja Wam dzisiaj powiem, jak umyć okna fajnie, sprawnie, wygodnie, szybko i pachnąco i udowodnię Wam, że mycie okien może być czystą przyjemnością, no ale nie zrobię tego sama, powiedzmy sobie jasno. Będę miała bardzo solidnych pomocników. Nie poradzimy sobie bez odpowiednich pomocników. Jeśli chodzi o tych, których ja wybrałam dzisiaj, to płyn do mycia szyb i luster. Pięknie pachnący, ale o tym opowiem. Ci, którzy mają okna plastikowe, płyn uniwersalny. To jest taki płyn, który zadba o Wasze framugi. No ja mam okna drewniane, czyli wybrałam sobie dla siebie dzisiaj płyn do mycia drewna i paneli. I ściereczka z mikrofibry. To jest taka, która nie zostawia włosków. Pięknie nam wszystko elegancko wytrze. Ale prawda jest też taka, dziewczyny, że jeżeli przypadkiem macie na podorędziu mężczyznę, to on przy myciu okien jest wręcz niezbędny. Poproszę mężczyznę na plan. Oto nadchodzi mężczyzna. I chciałam Wam zademonstrować, dlaczego mężczyzna jest taki świetny. Mianowicie, mężczyzna ma potężną rozpiętość ramion. To są ramiona, które ogarną Wam każde okno. Zobaczcie, on sięga wysoko. Nawet okno balkonowe nie jest mu straszne. Mężczyzna jest silny, jest mocny, jest naprawdę potężny i to jest takie narzędzie w walce z brudem na oknach, którego musicie używać, bo jest doskonałe. Tylko rada ode mnie, drogie Panie, nie dawajcie mu ścierki w kwiatki. Ja dla mężczyzny przygotowałam ścierkę w plastry miodu, bo jest pożyteczny jak pszczółka. Niech zrobi z tego pożytek. No, to do dzieła. Słuchajcie, i teraz. My dzisiaj umyjemy wszystkie okna na górze, bo łącznie okien w moim domu jest ponad 30. To nie jest do zrobienia na raz, ale okna na górze owszem, więc bierzemy się do roboty z wolą i ochotą. Nic nie jest straszne. O tym, że mycie okien rozpoczynamy od góry, kierując się do dołu, nikomu nie trzeba przypominać. No ale stoimy przed podstawowym wyborem. Czy zaczynamy myć okna z zewnątrz, czyli od tej brudniejszej strony, czy też od środka, czyli od tej strony nieco czyściejszej. To jest, jak to się mówi u nas w Mazowieckiem, szkoła falenicka i szkoła otwocka. Każdy ma rację i każdy ma argumenty przemawiające za jego racją. Moja szkoła jest taka, że myję najpierw od zewnątrz, potem wypłukuję wiaderko i ściereczkę, i już czystymi myję od środka. Dlaczego? Dlatego, że kiedy myjecie naprawdę brudne ramy okienne od zewnętrznej strony, to usuwacie ten najgorszy brud, który potem nie wlezie Wam do środka. Natomiast kiedy myjecie od środka najpierw, tak, no to fajnie, nie musicie wymieniać wody, ale jak gdzieś Wam się chlapnie, rozleje, wiecie, tam namoczy ta brudna strona, no to zaczyna Wam się to wszystko mazać i taka jest moja argumentacja. Jestem przekonana, że zwolennicy odwrotnej opcji mają swoją równie przekonywującą argumentację, dlatego bardzo Was proszę o dyskusję w komentarzach. Napiszcie mi, czy Wy jesteście szkoła pedantulowa od brudnego do czystego, czy odwrotna od czystego do brudnego. Czekam na Wasze informacje. No bo myślę, że to jest oczywiste, że najpierw myjemy ramy, czyli to, co robi Sławek dzisiaj, a potem myjemy szyby, czyli to, co robię ja. Dlaczego tak robimy? Dlatego, że ma być piękna, elegancka szyba i jak umyjecie najpierw szybę, a potem będziecie myli ramy, to Wam się wszystko pochlapie, tutaj nie ma dyskusji. I teraz, jeśli chodzi o ramy, ja uważam, że to jest cudowne zajęcie dla mężczyzn, właśnie dlatego, że oni mają szeroki zasięg ramion, mają duże możliwości, wysoko sięgną. Pamiętajcie przy tym, żeby nie pomijać uszczelek. To jest takie miejsce, które w oknie lubi się ubrudzić bardzo konkretnie, więc uszczelki też myjemy bardzo starannie. No i teraz czym to robić? Sławek dzisiaj wziął płyn marki Sidolux do pielęgnacji drewna i paneli. Ja parę lat temu w filmie mówiłam Wam o tym, że bardzo fajnym środkiem do czyszczenia zarówno drewnianych, jak i tych z tworzywa ram okiennych jest po prostu płyn do naczyń. I to nadal jest oczywiście bardzo dobry środek do czyszczenia, ale w przypadku drewnianych okien rzeczywiście ten płyn, który znacie doskonale z mojego filmu o podłodze, sprawdza się dużo lepiej. Dlaczego? Dlatego, że on nie tylko myje, ale przede wszystkim pielęgnuje drewno. Zawiera naturalne olejki, mnóstwo naturalnych składników, które o to drewno zadbają.
Wielkim plusem tego płynu jest również to, że on zabezpiecza drewno przed wilgocią. To jest szalenie istotne, zwłaszcza w przypadku właśnie tej zewnętrznej strony okien. A kolejny ogromny plus, i tutaj też bije płyn do mycia naczyń na głowę, to jest zapach. O tym zapachu powiem Wam więcej za chwilę. Ten zapach, który ja wybrałam, to jest japońska wiśnia. I nie bez powodu widzicie go u mnie i nie bez powodu widzicie go również u Sławka, dlatego że mamy, że tak powiem, spójną linię zapachową i produktu do drewna, i produktu do szyb i luster. To jest taka linia, która jest limitowana, a to oznacza, że dostępna tylko 2-3 razy do roku w różnych sieciach sklepów, ale przede wszystkim jest też dostępna w sklepie Sidoluxa i właśnie tam macie ode mnie i Sidoluxa fajną zniżkę. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie filmu, więc wejdźcie do opisu, tam jest link i wszystkie informacje, jak tę zniżkę uzyskać. To jest naprawdę piękny zapach, świeżutki, czyściutki. Bardzo lubię też to, że właśnie te produkty są spójne zapachowo, że nie pachnie wszystko czym innym, tylko jednak wszystko pachnie jak należy. Ja mam wszystkie okna drewniane, ale gdybym miała okna plastikowe, to oczywiście płyn do mycia naczyń też sprawdza się świetnie, ale rzeczą, o której się dowiedziałam od kiedy nagrywałam dla Was poprzedni film, czyli naprawdę parę ładnych lat temu, to jest istnienie takiego płynu, który produkuje też Sidolux i który się nazywa po prostu uniwersalny. Rzeczywiście jest to taki uniwersalny płyn do mycia powierzchni zmywalnych. On bazuje na sodzie, ma taki system Soda Power, który sprawia, że woda, z którą wymieszamy ten płyn, będzie większa i dzięki temu będzie szybciej, łatwiej usuwała zabrudzenia. On czyści bez smug, bez zarysowań, rzeczywiście super Wam się sprawdzi na takich oknach, które są z tworzywa. Ważna rzecz jest też taka, że możecie go stosować miejscowo bez rozcieńczania, czyli jeżeli mamy jakąś plamę na oknie, jeżeli mamy jakiś brzydki ślad, coś, co trudno jest do mycia, to możecie po prostu nałożyć go odrobinę na ściereczkę, umyć sobie to miejscowo, przepłukać i sprawa z głowy. I on też, żeby było ciekawiej, jest dostępny w zapachu japońskiej wiśni, w związku z tym znowu możecie sobie zrobić taki komplecik, żeby to wszystko pachniało spójnie, a nie od sasa do lasa. Patrzę i wyglądam i szukam słońca, ale go niestety dzisiejszego dnia nie ma. Do słońca jeszcze za chwilę wrócimy, ale chciałam Wam powiedzieć dwie rzeczy o ubiorze i to naprawdę nie będą żarty. Czuję się teraz jak taka, wiecie, taka mamuśka, która mówi dzieciom, ale muszę Wam to powiedzieć. Jeżeli myjecie tak jak dzisiaj ja, w chłodny dzień, ja mam na sobie dwie warstwy. Mam bieliznę termiczną, mam bluzę, którą noszę na narty, mam czapkę. Nie ma żartów, naprawdę. Umycie jednego okna może się skończyć koszmarnym przeziębieniem. Nie róbcie sobie tego. Drugie ostrzeżenie, gdybym to słońce jednak dojrzała, zwłaszcza takie pierwsze wiosenne promyczki, posmarujcie sobie dzióbek 50, naprawdę, bo to łatwo się po zimie po prostu zjarać tak na czerwono, tego byśmy nie chcieli, po prostu zadbajcie też o siebie w całym tym procesie. Już słyszę tych wszystkich, którzy mówią: Pani Ulu, a gdzie rękawiczki? Ale wiecie, że ja nie umiem w rękawiczkach pracować w ogóle i wiem, że jest nas więcej, nie damy się, będziemy pracować bez rękawiczek, a potem sobie na koniec pokremujemy, ale to nic. Dobrze, nagadałam się, może bym wreszcie umyła jakieś okno. Biorę moje ściereczki, biorę mój płyn i idziemy do roboty. No dobrze, o tym, że myjemy od góry do dołu, to już mówiłam. Kilka lat temu mówiłam Wam też o tym, że super patentem na mycie szyb w domu jest płyn do szyb samochodowych. To jest rzeczywiście taki płyn, który możemy zastosować w warunkach domowych. I oczywiście on jest bardzo skuteczny. Tyle tylko, że ten, którego używam teraz, ma jedną potężną przewagę nad tym ze stacji benzynowej, mianowicie przepięknie pachnie. To jest płyn do mycia szyb i luster, do wszelkich powierzchni szklanych typu, wiecie, stoły, lustra, jakieś takie historie, które macie w domu. I on jest też w części złożony z alkoholu, co sprawia, że pięknie, elegancko nam wyparowuje, ale przede wszystkim idealnie, doskonale nam te szyby i lustra doczyści. Przy czym 97% składników w jego składzie to są składniki naturalne i to też jest nie bez znaczenia. Pachnie przepięknie japońską wiśnią do kompletu z całą moją resztą, ale miejcie oczy i uszy otwarte, a raczej przede wszystkim nosy otwarte, dlatego że ten płyn ma też dosyć często takie limitowane edycje, które pachną jakimiś obłędnymi zapachami. To jest rzeczywiście czad, więc przeglądajcie, bo on się bardzo często pojawia w jakichś takich zapachowych, limitowanych edycjach, które są jeszcze bardziej urozmaicone. W takich limitowanych edycjach zapomniałam, że zablokowałam sobie tutaj szpileczką. Jeszcze raz.
I teraz tak, zobaczcie, jak ja to wszystko przemyję, to mi nie zostają na oknie żadne smugi. I co jest jeszcze ważne, to jest płyn, którym myjemy raz. Słuchajcie, wiem, że są wśród Was takie osoby, które dzielą mycie okien na mycie wstępne i mycie właściwe. Czyli na przykład ludzie, którzy mieszkają w jakimś ruchliwym miejscu, gdzie jest dużo ruchu samochodowego, albo jakaś droga, na którą się kurzy i tak dalej. Muszę Wam powiedzieć, że tym płynem ogarniecie wszystko za jednym razem i to mycie wstępne, że tak brzydko powiem, nie będzie Wam w ogóle do niczego potrzebne. Spróbujcie, a się przekonacie. Zobaczycie też, że ta zawartość alkoholu w tym płynie, choć nieduża, a skuteczna, powoduje, że też nie zostają naprawdę żadne smugi. Tu się raz, dwa po prostu myje. To też zachęca trochę, szczerze mówiąc, do tego, że wiecie, wiadomo, takie mycie wielkie, z ramami, kiedy myjemy te okna tak na całego, z mężem. Ja szczerze mówiąc robię maksimum dwa, może trzy razy w roku. Ale takie przetarcie, żeby wiecie, podejść sobie do szyby i sobie wytrzeć tylko to, co dzieci zostawiły paluszkami, albo to, co po deszczu zostało, jakiś taki rodzaj osadu. Po prostu bierzecie, psik, psik robicie i to jest szybkie, łatwe i proste. Tak? I te okna są czyste wtedy cały rok, a nie tylko raz na dobrze po wielkim myciu. No dobrze, co doprowadza mnie do ostatniej kwestii w temacie mycia szyb i okien, a mianowicie dni słonecznych i pochmurnych. I tu znowu w Mazowieckiem mówimy, że mamy szkołę falenicką i otwocką, dlatego że są ci, którzy mówią, nie myj w słoneczny dzień, bo szybciej ci się zrobią zacieki, bo szybciej ten płyn ci wyschnie, uleci z okien i będzie widać ślady. No, ja nie mam takich doświadczeń, bo mi się zacieki tym płynem nie robią. Natomiast druga szkoła ci powie, myj w słoneczny dzień, bo wtedy pod słońce lepiej widać, czy masz dokładnie umyte. Tu też jestem bardzo ciekawa waszej opinii, czy myjecie okna w słoneczny dzień i jaka jest wasza filozofia. Mi jest absolutnie wszystko jedno i tak będę wiedziała w ciemno, że są czyste. Słuchajcie, nie takie okna straszne, kiedy się je umyje. Zazwyczaj myślenie o tym, że trzeba to zrobić, męczy dużo bardziej niż sama robota. Więc zabierzcie się za to, zorganizujcie sobie pomoc i miejcie to z głowy. I pamiętajcie, że kiedy się ma kogoś do pomocy, to okien do mycia robi się nagle dwa razy mniej i robota idzie w dodatku dwa razy szybciej. To jest poczwórna korzyść. No grzech nie skorzystać. Ściereczki i płyn do mycia okien, a ta ściereczka nie ta, co trzeba. Ale bloopersy już mamy! Jak my... No i odcinek o oknach! Czy może, że mogę odejść w tym momencie? Tak, no tak. No ale to w sumie odszedłeś, nie? Czy nie? Ty jesteś naprawdę niezły. To macie rację. Psik. Mogłam? Dobra, nawet mam ściereczkę, to cię wytrę.